Żadnej listy postanowień noworocznych nie przygotowałam, bo po prostu już się zniechęciłam. Do tej pory nigdy nie wychodziła. Co zrobić, żeby wyszło? Mam nadzieję, że odpowiedź usłyszymy za momencik. Kolejnym gościem jest Robert Milczarek, psycholog. Dzień dobry, panie Robercie. Dobry wieczór. Pan robi sobie taką listę postanowień noworocznych? Nie. Absolutnie nie robię sobie postanowień noworocznych, też z tego względu, że to też jest taki symbol, ten nowy rok czasu, kiedy myślimy refleksyjnie o tym, jak ten ubiegły rok nam minął i bardzo często myślimy o takich planach, ale w kategoriach krótkoterminowych, to znaczy bardzo szybko ten zapał wzrasta i okazuje się, że równie szybko wygasa, tak jak tutaj... Ale jednak pan i ja należymy do mniejszości, bo z badań OBOP-u wynika, że niemal co drugi Polak przygotował w tym roku listę noworocznych postanowień. I tak jest co roku, podejrzewam. Bardzo długą listę niektórzy robią, niektórzy wyznaczają sobie jeden cel. No i najczęściej przyznajemy się do tego, że nie udaje nam się tego realizować. Dlaczego tak się dzieje? Bo zbyt długi okres dajemy sobie na realizację? Słuchałem z uwagą wypowiedzi i pojawiają się takie hasła a propos celów jak żeby się odchudzać, żeby się lepiej odżywiać, żeby rzucić palenie. Są to listy celów sformułowanych na tyle ogólnie, że trudno przejść z poziomu pewnej wizji do konkretnego planu działania. I rzeczywiście, jak zaczęliśmy od rozmowy na temat tego, czy planujemy, pani nie planuje, ja nie planuję, to generalnie plany się sprawdzają pod warunkiem, że są one ukonkretyzowane, rozłożone na pewien proces pracy projektowej, tak jak w przypadku budowy domu chociażby, tak? Trudno wstać i powiedzieć, to w tym roku chcę zbudować dom. Pytanie, co, w jakim czasie konkretnie chcę, nawet bardziej niż muszę. Tu był bardzo dobry przykład pana, który powiedział nie palić. No, pytanie też jest takie, na ile cel jest sformułowany w sposób pozytywny. To znaczy nie palić, to co uzyskać w zamian? Lepiej się czuć, co to oznacza? Być bardziej zdrowszym, po czym poznamy, że to... bycie bardziej zdrowszym uzyskaliśmy. Więc takie podstawowe zasady formułowania celów sprowadzają się do tego, żeby na maksymalnie możliwie ukonkretyzować. Czyli rozumiem, z tego co pan mówi wynika, że bardzo profesjonalnie powinniśmy podejść do tych postanowień noworocznych. To nie na zasadzie rzucenia pewnego hasła, tylko najlepiej siąść, wziąć długopis i kartkę i zanotować co, kiedy i jak, tak? Tak, i zachęcałbym do celów średnio i krótkoterminowych. To jest taka pierwsza strategia, bo te życzenia noworoczne i takie deklaracje noworoczne często sprowadzają się do takich dużych, wielkich, rewolucyjnych zmian, wielkich innowacji. Okazuje się, że te wielkie innowacje często przypominamy sobie rok później, planując je ponownie. No tak, i niektórzy się tym denerwują, a niektórzy śmieją się z siebie. Jest alternatywa. W psychologii, też w coachingu jest takie podejście, filozofia Kaizen. Nawet przyszedłem dzisiaj z książką, polecam, filozofia Kaizen. Nie jest to żadna forma autopromocji, jest to książka, która mówi o pewnej filozofii planowania. W miejsce innowacji, dużych właśnie generalnych takich pomysłów i zmian, filozofia zmian i rozwoju poprzez małe kroki. To znaczy, możemy podejść do tego klasycznie. Nigdy nie będę już słodzić herbaty, tak? Bo cukier jest szkodliwy. Może warto, jeśli słodzi się 3 kostki cukru... To zredukować to nieco na początku. Do 2, bo może się okazać, że w dalszym ciągu to poczucie słodkości, którego potrzebujemy, będzie nam towarzyszyć. Jednocześnie w skali roku może się okazać, że to jest 365 kostek cukru mniej. No pytanie, na ile zachęcimy przez taki mały sukces swój mózg, swoje emocje do tego, że skoro dałem radę słodzić tą kostkę cukru mniej, no to może stać mnie na więcej. Czyli małe kroki, małe zmiany, małe sukcesy mogą złożyć się w skali średnio-długoterminowej w dużą zmianę. Coś w tym jest, co pan mówi, bo patrząc chociażby na ludzi, którzy się odchudzają, kiedy osiągną pewien sukces, zrzucą kilogram, 2, to mają motywację do tego, żeby pracować jeszcze mocniej. Jest sukces, który motywuje, tak? I w ten sposób powinniśmy do tego podchodzić. Tak, tak. Oczywiście też mówię, nie jest to panaceum na wszystko i dla każdego, z tego względu, że różnimy się również osobowością, temperamentalnie co do tego, co na nas działa. Pan wspomniał a propos palenia w sądzie, no po prostu trzeba rzucić już. Niektórzy tak robią. Niektórzy tak robią i ta strategia innowacyjna takiej dużej zmiany się sprawdzi z tego względu, że mają na tyle silne oparcie, siłę w sobie, że stać ich na taką zmianę. No jednocześnie spora część z nas
mogłaby zainwestować właśnie w tą zmianę opartą o małe kroki i cieszyć się małymi sukcesami, które składają się na większe zmiany. Czyli z dwóch paczek przechodzimy na jedną, to też jest na przykład, tak. Już sukces. Tym bardziej myślę, że ta metoda jest dużo lepsza, bo większość z nas ma jednak słabą tą silną wolę, tak? Słabą jak silną to się wolę. Mówi, tak? Dobrze, a czy początek roku to rzeczywiście jest taki dobry moment na planowanie i wyznaczanie sobie celów? Każdy moment jest dobry, jeżeli dojrzewamy wewnętrznie do takiego momentu, w którym chcemy dokonać zmiany. Jeżeli nowy rok jest czasem takich refleksji właśnie dotyczących upływającego czasu, jaki był ten poprzedni, czego chcemy teraz, to bardzo dobrze, pod warunkiem, że by zachować te podstawowe zasady formułowania celów, które mają być przełożone na działanie. To znaczy, że chcę, a nie muszę. Bo czyli jeżeli muszę być odpowiednio zmotywowany, tak? Chcę być odpowiednio zmotywowany i zwracam na to uwagę z tego względu, że to język w formułowaniu celów też ma znaczenie. Najczęściej jest tak, że jeżeli działamy poprzez przymus, no to stoją jakieś za tym siły zewnętrzne, może presja otoczenia, może to, że inni dają radę, a ja nie. I w związku z tym wtedy ten cel bardziej opiera się o poczucie presji niż rzeczywistą wewnętrzną potrzebę zmiany. Więc pytanie, jeżeli muszę rzucić palenie, to co ja dzięki temu dla siebie uzyskam? Co dostanę w zamian? Po to, żeby ten cel również dzięki temu został sformułowany pozytywnie. Często jest tak, że cele są formułowane na zasadzie takiego języka negatywnego, to znaczy nigdy już więcej nie zapalę papierosa. Natomiast, i to też jest błąd. Tak, z tego względu, że nasz mózg jest też skonstruowany w taki sposób, że uczy się poprzez doświadczenie. Jeżeli to palenie towarzyszyło nam przez kilkadziesiąt lat, to również ono dawało nam jakieś zyski, jakieś korzyści. Poczucie relaksu, odprężenia, reagowania na napięcia. I jeżeli teraz nagle ktoś nam zabrał coś, co towarzyszyło nam przez całe życie, to już no to jak tego poradzić boimy sobie z tak ogromną zmianą? Pytanie w związku z tym właśnie, od jakich małych rzeczy możemy zacząć i co dzięki temu jesteśmy w stanie uzyskać? Może się okazać tak, że córka czy wnuczka, która do tej pory z grymasem na twarzy siadała na kolanach ojca czy dziadka, bo, no bo papierosy to też określone zapachy, okaże się, że usiądzie zupełnie z inną przyjemnością. I uzyskam dzięki temu częstszy, lepszy, cokolwiek to oznacza, kontakt, tak, z innymi ludźmi. Także warto sobie takie pytania stawiać. Tak zastanawiam się no już jestem pewna, że to, w jaki sposób do siebie nawet mówimy, jakich słów używamy, jest bardzo istotne. Muszę. Czego tak? Chcę w związku z tym. Dokładnie, nigdy. Czyli uważałbym z takimi ostrymi sformułowaniami, że coś już będzie zawsze, albo już nigdy nic się nie wydarzy. No właśnie z tego powodu, że to wymaga od nas, stawiamy sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Po prostu. Jeżeli ta poprzeczka nie zostanie zrealizowana, pojawi się kolejna porażka, no to czego się też uczymy? Uczymy się tego, że po raz kolejny się nie udało. W związku z tym motywacja do tego, żeby ponownie podejść do tego samego celu poprzez negatywne doświadczenie, które przecież znamy, tak, czujemy je, jest mniejsza. Dlatego też pytanie, co mogę zrobić dziś, co mogę zrobić teraz, co mogę zrobić w ciągu tej godziny, zamiast zapalenia tego papierosa. Pan też w sądzie, jeden z panów powiedział, no w zasadzie to chyba jednak jakiś sukces jest, bo paliłem 20, palę 2. No to jest. No to jest 18 papierosów dziennie mniej. Już nie chcę tego przeliczać na pieniądze, tak? Bo to nie jest argument dla palaczy, ale różnica mierzalna. Panie Robercie, bardzo dziękuję za taki przyspieszony kurs realizacji założeń, planów i celów. Mam nadzieję, że to się przyda naszym widzom. I no, wniosek ostateczny jest taki, niezależnie od pory roku, pory dnia, po prostu jeśli chcemy to i dojrzeliśmy już do tego, to zrealizujemy każdy cel, tak? Zacznijmy od pierwszego kroku i kolejny każdego dnia ustawiajmy na tyle, żeby on był możliwy, ciekawy, pozytywny, jednocześnie realny do osiągnięcia. I dyscyplinujmy się, bo to jest ważne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Robert Milczarek, psycholog, był naszym gościem. Drodzy Państwo, to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam za tydzień. Kłaniam się. Monika Czerska.